Witam serdecznie na kolejnej lekcji, na kolejnej kartkówce z czasownika robić. Dzisiaj trzecia część, linki do części pierwszej i drugiej wrzucę Wam pod koniec tego filmiku. Natomiast link do teorii, kiedy make, a kiedy do, wrzucę Wam u góry, tak więc obejrzyjcie najpierw może, albo róbcie kartkówkę na żywca i zobaczymy, ile dostaniecie punktów. Może zrozumiecie, że jednak warto obejrzeć tamtą lekcję. I znowu zasady te same, czyli wszędzie trzeba coś zrobić, odrobić, coś wcisnąć, odrobić, być może dać jakąś formę czasową, w jakąś tam odmienioną, także nie wpisujemy zupełnie bezmyślnie. A u nas będzie wszędzie robić. Unik 2. Make lub do. You promised, obiecałeś zrobić kanapkę, więc proszę zrób ją teraz. Wstaję o 6. Robię make-up i wychodzę do pracy. Wiem, że nie akceptujecie, czyli nie przyjmujecie kart kredytowych, ale czy możecie zrobić wyjątek dla mnie? U nas też się robi wyjątek. U nich też. Tylko pytanie make czy do. On robi kurs ze sztuki. U nas też się robi kurs w tym koledżu. Wszyscy robią błędy, więc czy możesz przestać? Will you stop? Czy możesz przestać mnie krytykować? U nas też się błędy robi. Pytanie czy make czy do. Did you, czas przeszły, czy zrobiłeś rezerwację, dokonałeś, zrobiłeś? Or are we just going to chance getting a table? Czy może my zamierzamy, no my tak nie powiemy, czy my chance, uwaga, to jest jako czasownik, to jest jako ryzykować, czy zaryzykujemy dostanie stolika, czyli po prostu czy zaryzykujemy i będzie jakiś stolik dla nas. I've just started, właśnie zacząłem robić pompki i przysiady jako rutynę. U nas się też robi make czy do. I ostatnie zdanie. Co ty robisz for a living, na życie? Czyli co porabiasz w życiu? Z czego żyjesz? Okej. Za chwilę zastopujemy filmik na jakieś 10 sekund. Robicie pauzę. Kartka i długopis. No i odpowiedzi. Okej, i oto odpowiedzi. You promised to make. Musi być bez okoliczności, no bo jest czasownik po czasowniku po to. Obejrzyjcie lekcję pod tytułem czasownik po czasowniku, czyli jak łączyć dwa czasowniki. Kanapkę tworzymy, tak? Jak coś się tworzy, to make. So please do it now. I w tamtym filmiku mówiłem o tej teorii, że teraz czasownik do tak ogólnie, więc zrób to teraz. Ja nie mówię stricte teraz o robieniu, choć się dotyczy robienia kanapki. To jest tak ogólnie, więc zrób to teraz. I wtedy musi być tylko i wyłącznie do. Wstaję o 6, do my make-up. Make-up się, u nas chyba też robi, tak? Robi makijaż. Więc czasownik do z make-upem. Wiem, że nie bierzecie tych kart kredytowych, but can you make an exception for me? Wyjątek się robi przez czasownik make. Bez okoliczników. Dlaczego? Bo jest po modalu can. On robi kurs w tym koledżu i nie robi zawsze, tylko w tym momencie lub tymczasowo, no raczej tymczasowo, czyli czas present continuous. Czyli present continuous ma przeróżne użycia, nie tylko w tymczasowo, o tym robiliśmy we filmiku o tym czasie, link macie u góry, przypomnijcie sobie, czyli he is doing, bo kursy się robi tak jak i u nas, ale z czasownikiem do. Everybody makes mistakes, wszyscy robią błędy, błędy się robi z czasownikiem make. Wszyscy, uwaga, niby wszyscy liczba mnoga, ale tak naprawdę to znaczy każde ciało, czyli trzecia osoba, czyli uwaga, makes. Jak nie macie S-a, macie niestety mimo wszystko błąd. Did you make, wracam do bezokolicznika, bo jest did, mimo że czas przeszły. Czyli did you make, czy zrobiłeś rezerwację? I just started, a to miał być present perfect, I've just started doing, czyli pompki i przysiady robimy, czyli do, ale do padł po start. Postać się daje in czy to. Tu akurat były dwie opcje. To wszystko właśnie mówiłem w tym filmiku o formach czasownika po czasowniku. What do you do for a living? Co tam robisz w życiu? W sensie jak zarabiasz na życie? Wtedy jest czasownik do, jest po prostu zwrot do for a living. Okej? To tyle. Napiszcie w komentarzu, ile dostaliście punktów.